Najwyższe organy kontroli państw Unii Europejskiej oraz nasz unijny odpowiednik, Europejski Trybunał Obrachunkowy, współpracują ze sobą w różnych formach. Czasami jest to współpraca dwustronna, czasami na forum organizacji światowej czy europejskiej, które zrzeszają najwyższe organy kontroli, ale podstawowym forum dla tej współpracy jest Komitet Kontaktowy Szefów Najwyższych Organów Kontroli Unii Europejskiej. W ostatnich latach, w związku z kryzysem finansowym i gospodarczym oraz faktem, że ten kryzys zmusza do wprowadzenia coraz to nowych elementów zarządzania gospodarczego Unii Europejskiej, Komitet Kontaktowy podjął różne działania, żeby przypomnieć, podkreślić, zwrócić uwagę na potrzebę zapewnienia odpowiednich mechanizmów rozliczalności i kontroli. Chodzi bowiem o wielkie pieniądze. Mamy tutaj przykład Europejskiego Mechanizmu Stabilności, czyli instytucji finansowej, która docelowo będzie dysponować w świecie największym kapitałem, 700 miliardów euro. Pierwotnie traktat o powołaniu tego mechanizmu, podpisany przez państwa strefy euro, nie przewidywał żadnej zewnętrznej kontroli, w szczególności przez najwyższe organy kontroli, i dopiero pod naciskiem tych organów stosowne rozwiązania zostały stopniowo wprowadzone. To jest właśnie przykład konkretnej sytuacji, do tego nawiązuje oświadczenie. Oświadczenie zostało przekazane niedawno panu Hermanowi Van Rompuyowi, przewodniczącemu Rady Europejskiej, dlatego że o tych sprawach ma rozstrzygać najbliższe czerwcowe posiedzenie Rady Europejskiej. Kopia została przez pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli przekazana panu premierowi. W związku z tym, że premier Tusk jest przedstawicielem Polski w Radzie Europejskiej i chodzi o to, aby w miarę możliwości wykorzystał oświadczenie w pracach tej Rady.